Dzień dobry, nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, a dzisiaj zapraszam Państwa na pierwszy z nagrań z cyklu spacerów online, które realizujemy razem z Krzysztofem Olkuszem i Maciejem Kronenbergiem na kanwie książki, którą prezentuję Państwu, przewodnik po filmowej Łodzi. A dzisiaj z nami jest Krzysztof Olkusz i przedstawi nam pierwszą część ciekawostek dotyczących przewodnika po filmowej Łodzi. Witam Cię serdecznie, Krzysztofie. Dzień dobry, proszę Państwa, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, ja też mam swój egzemplarz, także wiemy, o czym mówimy i Paweł i ja wiemy, do czego nawiązujemy, także tak, wszystko się zgadza. Dokładnie, tak, ja przyznaję, że jestem w trakcie lektury, także nie przeglądałem jeszcze przez całość, natomiast na pewno ja też. Też jesteś w trakcie, to bardzo dobra wiadomość. Także będziemy rozmawiać o tym na świeżo, nic nam nie umknie, a pierwszą z cyklu spacerów, bo przypomnę, Szanowni Państwo, że to będą spacery online, 8 takich spotkań do końca grudnia. Najpierw Krzysztof zabierze nas w podróż po tym, co ma za sobą, czyli nawiążemy troszeczkę do historii Łodzi pod względem wody i tych wrażeń, tej części filmowej Łodzi. Oddaję Tobie, Krzysztofie, głos. Tak, bo tak naprawdę za mną akurat jest miejsce, które jest świetne filmowe, ale nigdy nie było plenerem filmowym, ale jest idealnym przyczynkiem do takiej rozważania, że nawet te niewidoczne rzeki łódzkie, te mityczne, niemalże jak Yeti, to one są takimi troszkę też gotowymi plenerami filmowymi. I w zasadzie parę takich okazji na ekranie można było zobaczyć. Akurat staw, który widzimy za mną, staw na rzece Olechówce, tak zwany park na Młynku, który otacza właśnie tutaj ten staw. Jak powiedziałem, on sam w sobie nigdy nie był wykorzystany może w filmie, ale sama rzeka Olechówka faktycznie omijała, można powiedzieć, omijała całkiem nieźle, opływała plan filmowy, przynajmniej jedna tak zwana legenda łódzka o tym, jak to właśnie w sąsiedztwie rzeki, w sąsiedztwie ulicy Bałtyckiej realizowano na przykład dokrętki do filmu Krzyżacy. To jest akurat też informacja, którą Państwo mogą w przewodniku przeczytać, a to jest informacja, która została też dzięki uprzejmości Tomasza Adamkiewicza przekazana, więc my to też, można powiedzieć, wiemy od człowieka, który jest prezesem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, a jednocześnie no, mieszka w okolicy, więc może być taka historia rodzinna o tym, jak to kręcono sceny wbijania dwóch nagich mieczy na dawnej górce śmieciowej, którą, żeby do niej dostać się, należało po prostu przekroczyć Rubikon, można powiedzieć, czyli Olechówkę, przejść po prostu na drugi brzeg rzeki Olechówki, właśnie w sąsiedztwie ulicy Bałtyckiej. I dzisiaj, jeżeli byśmy tam się wybrali, to mamy oczywiście gęste zarośla, mamy faktycznie jakieś hałdy chaotycznie gdzieś rozrzucone. Natomiast już po górce takiej śmieciowej, w miarę jako tako zagospodarowanej, nie ma za bardzo śladu. Teraz, jak powiedziałem, ten trochę zdziczał. No i jeżeli byśmy chcieli pobawić się w taką panoramę z kamerą, to faktycznie będzie nam ta panorama przeszkadzała, bo już też osiedle sąsiadujące przecież na kurczakach jest widoczne. W związku z tym już nie będziemy mieli takiego pięknego pleneru, jak miał Alexander Ford w 1960 roku, kiedy te dokrętki, rzekome dokrętki, właśnie były tam realizowane, ale faktycznie w pamięci mieszkańców realizacja filmu Krzyżacy w tych okolicach miała miejsce. Ale z drugiej strony tutaj też można tak troszkę dywagować, ponieważ część mieszkańców z kolei też pamięta, że realizowano mniej więcej na tym terenie, znowu zostając w dolinie rzeki Olechówki, w miejscu, gdzie dzisiaj mamy Carrefour, w tych miejscach realizowano z kolei dokrętki do Czarnych Chmur. Znaczy jedni twierdzą, to jest taka zwana urban legend, filmowa urban legend, bo jedni twierdzą, że to były Czarne Chmury, tam realizowane właśnie też takie, znowu, dokrętki, bo pusty teren, gdzie można było faktycznie film kostiumowy zrealizować z końmi, gdzie te konie mogły troszkę w jedną i w drugą stronę poudawać, że na szturm uderzają. Natomiast jedni twierdzą z kolei, że to nie były wcale Czarne Chmury, tylko Przyłbice i Kaptury. No niemniej jednak faktycznie sztandarowe takie kostiumowe produkcje właśnie tutaj w tej części miały miejsce. Ale znowu, niedaleko, jakbyśmy właśnie od tej rzeki Olechówki troszkę odeszli nieco dalej, w kierunku Józefowa, tam też znajduje się górka śmieciowa zresztą, to w tamtych z kolei okolicach, właśnie wtedy to jeszcze kiedy było realizowane, to były lata 50., to mamy do czynienia z wsią podłódzką. Ona dopiero później została włączona i dzisiaj jest w granicach miasta, ale faktem jest, że tam między innymi właśnie Antoni Bogdziewicz, to był jeden z dwóch reżyserów filmu Zemsta, a na podstawie Aleksandra Fredry, 1956 rok, i tam właśnie budowano dekoracje, słynny zamek
prześcigara Ptusiewicza właśnie tam został wzniesiony. Także mamy taki spacer po terenach, które bardziej są takie do wyobrażenia, jak to mogło wyglądać, chociaż faktycznie ta wcześniejsza lokacja, o której mówiłem w przypadku filmu Krzyżacy, no jest jakby bardziej na wyświetlenie, bo można faktycznie pobudzić wyobraźnię i usuwając sprzed naszego krajobrazu te bloki, faktycznie widzimy, że no idealny plener, żeby przynajmniej krótko, naprawdę parosekundowe ujęcia do filmu dokręcić, żeby niekoniecznie ponownie wracać na Pomorze. Natomiast do Olechówka wpada do rzeki Jasień. Teraz byśmy trochę tak przeskoczyli sobie o parę metrów, parę kilometrów w zasadzie, w kierunku ulicy Wólczańskiej. No właśnie, być może część z Państwa oglądała film K-Pax z Kevinem Spaceym i Jeffem Bridgesem o człowieku, któremu się wydaje, że przyszedł z kosmosu, że tak naprawdę on tylko czeka na moment, kiedy znowu wróci na swoją planetę, a jednocześnie lekarz, którego gra Jeff Bridges, uważa, że to jest tylko i wyłącznie ściema, facet ma poważne zaburzenia psychotyczne i tak naprawdę próba z ustalenia, czy on mówi prawdę, czy nie. Bardzo wciągające, nietypowe kino science fiction. I to jest film, który powstał na początku XXI wieku. I to jest niesamowite, bo parę lat wcześniej, nie taka sama, ale podobne wątki pojawiły się w polskim filmie science fiction, mało znanym, a który właśnie był realizowany nad rzeką Jasień, w korycie, można powiedzieć, rzeki Jasień u wylotu kolektora, można powiedzieć, pod ulicą Wólczańską. Film nazywa się Czarne Słońca. Jedną z ról głównych gra Cezary Pazura, także to jest jedna w ogóle jedna z pierwszych ról tego aktora. Aczkolwiek powtarzam, to nie jest główna postać w tym filmie, tam również gra Jan Frycz. Natomiast możemy zobaczyć właśnie też historię człowieka, który też twierdzi, że jest z innej planety i nikt mu nie wierzy, on jest policjantem z innej planety i tak naprawdę tropi na tej naszej Ziemi, tropi ludzi, którzy chcą zaburzyć los świata, znaczy los kosmosu tak naprawdę. Bardzo ciekawa, bardzo mroczna tak naprawdę produkcja z 1992 roku, z wspaniale jakby, taką zimną muzyką zespołu Kult, która się przewija przez cały ten film. Rewelacyjnie uzupełniają się te dwa obrazy. Film nietypowy, mało komercyjny, ale warty na pewno polecenia. No i właśnie, kanał rzeki Jasień, który w tym filmie zagrał, ale również idąc dalej w kierunku od strony Wólczańskiej, w kierunku Alei Politechniki i na moment wychodząc z tego kanału rzeki, zobaczymy, no dla większości osób spoza Łodzi to są reaktory jądrowe, natomiast my wiemy, że są chłodnie kominowe przy dawnym, nie działającym już EC2. No i na przykład tam też akcja Czarnych Słońc się dzieje, także naprawdę można odkrywać różnego rodzaju takie zakamarki, ciekawostki. I dalej znowu idąc jeszcze z nurtem rzeki Jasień, zgarniając po drodze rzekę Olechówkę i idąc w kierunku lotniska Lublinek, to też warto powiedzieć, że nawet na Lublinku, skoro już mamy taki mroczny klimat, troszkę przywołałem, to również na Lublinku na przykład rozgrywają się sceny mało znanego, a wartego obejrzenia francuskiego horroru, z kolei polsko-francuskiego horroru Listopad, też lat 90. Także no jest kilka takich nietypowych lokacji, nietypowych filmów, do których warto dotrzeć, bo one gdzieś tam sobie umknęły, gdzieś tam przemknęły, a pokazują, że polskie kino to nie tylko ekranizacje, adaptacje lektur szkolnych, czy sprawa jakaś obyczajowo-polityczna, powiedzmy, prawda, więc tak zwany ważny głos. Tylko faktycznie było też próba takiego kina, ambitnego kina rozrywkowego, no właśnie przywołane tutaj Czarne Słońce przeze mnie. Natomiast to jest jakby południe Łodzi, tutaj można tak sobie tropić, ale chyba, no tak powiedziałem właśnie, kino zaangażowane społecznie, a zaraz do kina zaangażowanego społecznie tak w zasadzie przejdę, jak przemieścimy się na północ z kolei, na teren trzeciej rzeki w naszym spacerze, czyli rzeczka Łódka, której my wprawdzie w Łodzi za dużo nie możemy zobaczyć, bo ona w sąsiedztwie Parku Ocalałych, no to tak powiedzmy nie za bardzo płynie. Ona się bardziej nam pojawia już w Parku na Zdrowiu i jak ładnie nam omija Ogród Botaniczny i dopływa do Konstantynowa Łódzkiego, gdzie zresztą pod Konstantynowem wpada do rzeki Ner. Natomiast rzeka, kanały, bo ona jest większość czasu skryta w kanałach przecież, jak płynie przez miasto. No i w kanałach rzeki Łódki realizowała Agnieszka Holland słynny film W ciemności, nominowany zresztą do Oscara. Ciekawostką jest to, że również parę ujęć było realizowanych w kanale Dętka. Natomiast oczywiście nie cały film był w kanałach realizowany, ponieważ i tu Piotrków Trybunalski też był wykorzystany i dzisiejszy pasaż Majewskiego przy między ulicą Jaracza a Włókienniczą. Natomiast faktycznie pomimo tego, że akcja dzieje się w kanałach lwowskich,
no to tak naprawdę my na ekranie oglądamy w większości, w 90% oglądamy kanały łódzkie, dokładnie kanał rzeki Łódki, która zresztą wnętrza tego kanału, zresztą do dzisiaj ponoć podczas różnego rodzaju wycieczek z okazji urodzin miasta Łodzi, jeżeli tam czasami można oczywiście pod odpowiednią opieką zejść na dół zobaczyć, to zachowały się jeszcze elementy dekoracji właśnie z filmu W ciemności Agnieszki Holland. 2011 rok, wielki sukces kinematografii, bo mówię, też nominacja do Oscara, także no jak najbardziej i miasto filmu UNESCO i Hollywood jak najbardziej tutaj mają się czym chwalić. Dziś mamy oczywiście czas zimowy, to czas, kiedy jesteśmy większymi kinomaniakami i fanami kina, więc tym razem chciałbym, abyś polecił te filmy, które zwróciły oczywiście Twoją szczególną uwagę, może takie mniej znane, a których akcja między innymi działa się w Łodzi, być może które też w Łodzi były nagrywane. Oddaję już Tobie głos, Twój czas. Witam serdecznie. Tak, jest kilka takich produkcji, które są mniej znane, a które na przykład wyszły spod ręki bardzo cenionych i związanych z Łodzią reżyserów, ale powiedzmy gdzieś te produkcje tam zniknęły na dalszym planie. Są filmy, które mimo, że miały dobre dofinansowanie, to gdzieś tam przemknęły i w zasadzie o nich się mówi znacznie mniej i jakby niektórzy mówią, że rozczarowały, chociaż po prostu są utrzymane w takim tonie takiej pogodnej opowieści, a nie w tonie komercyjnej opowieści, nie jest, nie więc do tego też zaraz przejdziemy. No i jest kilka takich filmów, które warto zobaczyć, nawet nie dlatego, że są dobre, bo one nie muszą być dobre, natomiast warto je zobaczyć dla czystej zabawy, jak filmowcy na przykład mogli postrzegać Łódź, że sobie w ogóle wyobrazili, że to miasto może idealnie udawać miasto amerykańskie, bliżej nienazwane, a jednocześnie jak taka zabawa jest, kiedy oglądamy i na przykład zatrzymamy w jakichś kadrach, to widzimy pewne polskie smaczki, które gdzieś tam właśnie w szybkim przelocie mijają. No i to też jest dlatego warto też sięgnąć po takie filmy. No ale po kolei, takim filmem, który naprawdę warto zobaczyć, który jest bardzo łódzkim filmem jednocześnie, a film, który jest w zasadzie zrealizowany, jest to telewizyjniak tak naprawdę i gdzieś tam funkcjonuje sobie na platformie VOD. To jest film z Agatą Kuleszą, czyli tegoroczną właścicielką swojej gwiazdy na Alei Gwiazd, na hollywoodzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej. Agata Kulesza, która zagrała w filmie Moje pieczone kurczaki. Świetny film z 2001 roku, więc to jest ten okres, kiedy jeszcze rewitalizacja w Łodzi się nie zaczęła. To jest ten okres, kiedy jeszcze Łódź szukała pomysłu na siebie, bo przecież jednak była wtedy w głębokim kryzysie po zamykanych fabrykach, po tym, co należy w Łodzi zrobić. I to jest świetny film, który pokazuje właśnie, że cały czas gdzieś jest ten duch przedsiębiorczości w mieście. Jeżeli ktoś kojarzy film Plac Zbawiciela Krzysztofa Krauzego, to jest to film, który jest troszkę przybijający, jest troszkę takim filmem, może być mocno dołującym, takim dusznym, a opowiada historię młodego małżeństwa, które po stracie pieniędzy u dewelopera, który zbankrutował, no ale są zmuszeni mieszkać u matki głównego bohatera, no i oczywiście potem prowadzi to do pewnej tragedii, bo relacje po prostu rodziny się sypią. Więc jeżeli ktoś, ja to tak żartobliwie teraz będę chciał to zareklamować, Moje pieczone kurczaki są wersją light, znaczy taką naprawdę wersją light do kwadratu, to jest taka Pepsi Zero, można powiedzieć, w porównaniu, ponieważ Moje pieczone kurczaki również opowiadają historię młodego małżeństwa z dzieckiem, które wraca z takiej emigracyjnej tułaczki z Londynu i wracają właśnie do Łodzi. Jeszcze możemy zobaczyć dworzec Łódź Fabryczna, który jakby ktoś miał wątpliwości, dlaczego należało wymienić, zmodernizować mocno te tereny, no to w tym filmie będzie miał przykład bardzo dokładny po prostu, bo jak wyglądał dworzec fabryczny. Zresztą nawet jedna z pierwszych kwestii, która w filmie pada, to kiedy pani Marta Maj, dzisiaj też świetna, grająca w świetnym filmie aktorka właśnie, możemy ją zobaczyć w ekranach kinowych. Natomiast Marta Maj, która w ogóle też z produkcjami łódzkimi była zawsze związana,
odbiera właśnie córkę z jej mężem i wnuczkiem i idą przez parking przed dworcem Łódź Fabryczna i pada zdanie, no tu niewiele się zmieniło. Więc jakby to też jest takie symptomatyczne, które wprowadza, ale film jest bardzo pogodny tak naprawdę. Młode małżeństwo, gdzie mamy Agatę Kuleszę, która w zasadzie nie wie, co chce robić w życiu. Postanawia, że będzie tworzyła filmy, właśnie skoro jest w Łodzi, no to będzie tworzyła filmy. I człowiekiem, który wykłada, jest Józef Robakowski, więc jeszcze taki dodatkowy smaczek takiego, można powiedzieć, Józef Robakowski, który jest bardzo cenionym właśnie awangardowym twórcą i performerem też, w związku z tym to jest taki dodatkowy smaczek. Z kolei mąż decyduje się na, no, no właśnie, na kupno, na prowadzenie stoiska z kurczakiem z Rożna, gdzie? Na Placu Wolności. To jest też taka świetna historia, ponieważ Plac Wolności, no właśnie, bardzo często wykorzystuje się różnego rodzaju lokacje z miasta, ale jeżeli filmowcy chcą pokazać, że dana produkcja jest w Łodzi realizowana, to nie pokazuje Pałacu Poznańskiego, tylko to zawsze jest Plac Wolności, pomnik Kościuszki. Nawet jeżeli my możemy z niecierpliwością czekać na remont, na rewitalizację Placu Wolności, to jednak dla filmowca to zawsze to był symbol Łodzi po prostu. I to widać, tutaj jest bardzo pokazane i nawet jest też takie zdanie, które pada. A czy to jest dobra lokalizacja dla biznesu? Na co odpowiedź brzmi najlepsza, najlepsza w Łodzi. No dzisiaj tego stoiska z kurczakami już nie ma, ani nie ma budki z hamburgerami, bo też zostały one z Placu Wolności w międzyczasie usunięte, ale też możemy zobaczyć w filmie, że to ważne dla miasta miejsce było bardzo takie zielone. Nie tylko tam się oczywiście akcja kręci, bo możemy zobaczyć inne ulice, nawet na Widzew akcja też zagląda, więc też osiedla oglądamy. W każdym razie Moje pieczone kurczaki, bardzo pogodna historia o tym, jak mimo wszystko, pomimo kryzysów, radzimy sobie tak naprawdę z własną przedsiębiorczością i ten duch łódzkiej przedsiębiorczości cały czas dziś jest. Ale nie jest to laurka, mówię, to jest bardzo ciekawe kino obyczajowe. Więc to taka pierwsza propozycja, którą bardzo, do której zachęcam. Drugą, o której może więcej w innym odcinku można było usłyszeć, czyli produkcja Czarne Słońce, więc tu tylko się wyłącznie skupię na tym, że jest to rewelacyjne, niszowe kino science fiction, w ogóle polskie niszowe kino science fiction, to już jest hasło, które powinno wywoływać sterczące uszy w tym momencie. Natomiast no, ja to tak żartobliwie mówię, że to taka troszkę polska wersja K-Paxa w industrialnym i takim trochę dusznym klimacie Łodzi lat 90. Warto zobaczyć, warto po to sięgnąć. Natomiast wspomniałem również o filmach, które no, nie są do końca dobre, ale warto je zobaczyć, ponieważ faktycznie jakieś smaczki można wyczaić. I tutaj bardzo polecam Dorwanie, gdzieś filmu, który tak naprawdę był klapą amerykańską, natomiast to jest film, który gdzieś tam na północnych seansach sobie dobrze radził. Film pod tytułem Free w reżyserii Robiego Hensona, 2006 rok. To jest film, który, no właśnie, w zasadzie do dzisiaj ma, można powiedzieć, część osób z tym filmem związana odbija się, że tak powiem, nieładnie czkawką w Łodzi, ponieważ willa Rudolfa Kellera przy ulicy Gdańskiej, niedaleko ze skrzyżowania z ulicą Zieloną. Jest to willa, która no, jakiś czas temu poddasze się zapaliło, właśnie trzeba było zdemontować wieżyczkę. Była to akcja taka dosyć desperacka, ponieważ budynek niszczeje. No i miasto próbuje odzyskać, a tak naprawdę to jest, to była, bo już zostało to przekazane, papiery zostały przekazane. Nie wiem, na jakim teraz etapie jest akt własności, jak jest sprawa procedowana, no ale faktycznie został budynek sprzedany, a należał przez wiele lat do aktora, który zagrał w filmie Free, czyli Maxa Ryana, drugorzędnego naprawdę amerykańskiego aktorzyny, który po prostu spodobała mu się Łódź, stwierdził, że jest willa w Łodzi do kupienia, to sobie ją kupił, no a że nie zamierzał w niej mieszkać, to jest już inna kwestia. Natomiast mamy takie pokłosie, natomiast sam film Free, taka historyjka, w zasadzie adaptacja powieści Teda Deckera, dostępny w łódzkich bibliotekach. W każdym razie warto przeczytać, warto obejrzeć film, który, gdzie Łódź udaje miasto amerykańskie, gdzie możemy zobaczyć manufakturę, zanim była manufakturą, czyli jeszcze widzimy faktycznie nieoczyszczoną cegłę, gdzie naprawdę można się poczuć, jakby to było połączenie Chicago z Nowym Jorkiem, gdzie jest słynny wybuch na placu Raymonta, ale jest to tak zmontowane, że my nawet nie wiemy, że jest plac Raymonta, chociaż widzimy charakterystyczny wieżowiec szklany banku w tle. Natomiast jest to tak pomontowane, że na przykład jest pościg przed Galerią Łódzką. I teraz właśnie smaczek. Jeżeli ktoś będzie chciał oglądać ten film i zrobi parę stopklatek, to właśnie przy scenie pościgu przed Galerią Łódzką może zobaczyć na przykład na Międzytorzu reklamy
z Mariuszem Pudzianowskim na przykład, no więc to są takie smaczki, albo na przykład jak zatrzymałem na samym początku zresztą filmu, jeszcze nie ma Wonerfu na ulicy Trauguta, jest po prostu asfalt na ulicy Trauguta i jak zatrzymamy kadr, gdzie kobieta, policjantka przebiega z telefonem przy uchu i w tle widać Piotrkowską i zatrzymamy sobie, to zobaczymy na przykład, że w lightboxach ustawionych na Piotrkowskiej jest reklama zebranych pism Jana Pawła II, przykładowo, bo po polsku są normalnie napisy podane. Także to są takie smaczki, ale to też warto zobaczyć. No i oczywiście jeszcze chciałbym jeden film polecić, naprawdę warty zobaczenia, odkrycia. Reżysera, którego podejrzewam wszyscy znają, Wojciech Wójcik, niestety już nieżyjący. Człowiek, dzięki któremu zawdzięczamy odrodzenie się kina sensacyjnego w latach 90. w Polsce, czyli Ekstradycja. Akurat ta nie była w Łodzi kręcona. Później zrobił Sforę i Fałszerzy Sfory. No Fałszerzy Sfory już mieli łódzkie plenery, ale pamiętny Trójkąt Bermudzki z Janem Peszkiem, Leonardem Pietraszakiem i Marianem Kociniakiem. Rewelacyjne kino kryminalno-sensacyjne, gdzie Łódź zagrała i Łódź, i zagrała Kraków jednocześnie, bo faktycznie tam parę zakamarków, o czym szerzej piszemy oczywiście w przewodniku po filmowej Łodzi, zostały pokazane jako miasto właśnie nad Wisłą, jako stolica Małopolski. Natomiast to jest również film, Trójkąt Bermudzki, to jest również film Prywatne Śledztwo z Romanem Wilhelmi, też w Łodzi kręcone. Natomiast ja bym chciał polecić nie te, bo to jakby te są znane tytuły. Ja bym chciał polecić film Zabić na końcu, gdzie mamy do czynienia z początkiem lat 90. i mamy tak naprawdę idealne kino postmodernistyczne, film w filmie tak naprawdę. Mamy młodego Wojciecha Malajkata, mamy Piotra Siwkiewicza, który zresztą w tym okresie bardzo często grał w łódzkich filmach, da się wspomnieć chociażby film Kanalia, natomiast o rewolucji 1905 roku. Natomiast to są takie też produkcje, które tak, zabić na końcu taką lightową produkcją, taką troszkę komediową, ale można zobaczyć Ryszarda Rynkowskiego, który w Pałacu Poznańskiego na przykład gra do kotleta po prostu, także to są też takie smaczki, a historia też jest całkiem ciekawa o tym, jak dwóch średnio udanych osobników, którzy pracują w urzędzie celnym, postanawiają wzbogacić się, zwłaszcza po tym, jak znajdują zaginiony scenariusz filmowy, no i właśnie zaczyna się akcja taka dwuplanowa. Całkiem zabawna gra treścią. I także to są filmy, które na zimowe popołudnia, wieczory polecam. I to był subiektywny przegląd kinowy dokonany przez Krzysztofa Okusza. Bardzo Ci dziękuję, Krzysztof. Dzięki wielkie. Dziś zabierzesz nas do iście właśnie planu filmowego tak naprawdę, więc do Pałacu Scheiblera, czyli obecnego Muzeum Kinematografii. Oddaję już Tobie głos, Twój czas. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo będzie mi miło zabrać takich kinomaniaków do Muzeum Kinematografii. Oczywiście przyczynkiem jest przewodnik po filmowej Łodzi, który zachęcamy, żeby każdy z nas wiedział, o czym ten pan w okularach mówi. Muzeum Kinematografii, które mieści się w dawnym pałacu Karola Wilhelma Scheiblera, niemieckiego przedsiębiorcy z drugiej połowy XIX wieku, który działał w Łodzi i który był uznawany za króla bawełny, a kto jednocześnie miał skromny pałacyk, bo każdy, kto przyjeżdża dzisiaj do Łodzi, to każdemu się wydaje, że tym numero uno to był Izrael Poznański i jego pałac na ulicy Ogrodowej. Natomiast tak naprawdę tym numero właśnie uno nie był poznański, tylko właśnie wspomniany przeze mnie Scheibler. Natomiast pałacyk faktycznie skromny, ale interesujący dla filmu. No i ponieważ też tak można domniemywać, że skoro pałac bardzo często gościł na ekranach filmowych, a jednocześnie bliskość do szkoły filmowej, która mieści się przecież nieopodal, bo mieści się przy ulicy Targowej 61 przez 63. W związku z tym no, mamy do czynienia z idealną lokacją dla Muzeum Kinematografii. Akurat to, co widzimy za mną, to są zdjęcia z poprzedniej wystawy przybliżającej początki kina. No, w tym momencie możemy oglądać na parterze, mniej więcej gdzie są te stoły, te obloty, wystawę Łódź, miasto atrakcji i chodzi właśnie o początki miasta filmowego, o kina, które w Łodzi w okresie międzywojennym działały. Możemy tutaj zobaczyć filmy, które były realizowane w Łodzi, które się zachowały, na przykład pierwszą wersję Ziemi obiecanej z 1927 roku. Możemy zobaczyć filmy z Jadwigą, fragmenty filmu z Jadwigą Smosarską i Eugeniuszem Bodo, filmu Skłamałam z 1937 roku.
kiedy to też, no, można powiedzieć, było oczywiste, że mimo że w żadnej wielkiej wytwórni w Łodzi nie mamy, to jednak Łódź miastem kinowym i filmowym jak najbardziej jest. To zresztą jest jeden z nielicznych filmów, gdzie możemy zobaczyć oryginalny pomnik Tadeusza Kościuszki, bo właśnie w czasie już II wojny światowej został przecież pomnik zniszczony i to, co możemy oglądać dzisiaj, no to jest rekonstrukcja tak naprawdę z 1960. Natomiast samo Muzeum Kinematografii jeszcze dodatkowo ma otwartą właśnie pod koniec grudnia wystawę Łódź Filmowa, to jakby po II wojnie światowej, więc to są takie filmowe rzeczy, plus dekoracje związane z animacją, ale również właśnie wnętrza pałacowe, które chyba najchętniej i najpiękniej, można powiedzieć, potrafiły oczarować widzów w kinach. Do dzisiaj, jak ktoś przychodzi do Muzeum Kinematografii i słyszy, że te wnętrza, które oglądamy, to są te same wnętrza, które pokazywał Franciszek Pieczka jako fabrykant Müller, pokazywał Danielowi Olbryskiemu, który grał Karola Borowieckiego, i wszyscy są zdziwieni, że oja, ale no w kinie to się wydawało większe jednak, no na ekranie te wnętrza. No one są dosyć skromne, to prawda, no ale na tym polega też magia kina i odpowiednie ustawienie obiektywu, ustawienie oczywiście odpowiedniego szerokiego kątu, żeby nam się wydawało, że to jest dużo większe. Ale nie tylko ziemią obiecaną ten pałac stoi, nie tylko fabrykantem Müllerem, ale też warto powiedzieć, że przecież seriale sensacyjne bardzo często gościły w Muzeum Kinematografii. Dość, żeby wspomnieć, oczywiście Stawkę większą niż życie i chociażby odcinek Café Rose, gdzie Istanbul, w zasadzie Stambuł z czwartego odcinka Stawki większe niż życie, rezydencja i klub, który prowadzi Alina Janowska, no to właśnie znajduje się częściowo, właśnie znajduje się tutaj w Muzeum Kinematografii. Tutaj przepięknie został wykorzystany pokoik mauretański, gdzie zresztą panowie grają w karty i Edmund Fetting tam jest właśnie tym, który no jest taką wtyczką, troszkę można powiedzieć kontaktem dla Stanisława Mikulskiego, czyli agenta 123. Ale nie tylko ten odcinek, bo z kolei po sąsiedzku Sala Balowa, która też była restauracją w Stambule, w innym odcinku zagrała na przykład Berlin, dokładnie w odcinku Żelazny Krzyż, gdzie J23 dostaje odznaczenie. Ale to Stawka większa niż życie. Przejdziemy kawałek dalej, przejdziemy przez wnętrza pałacowe, przez dawną szatnię i też rozpoznamy je później oglądając na ekranie takiego troszkę dzisiaj zapomnianego serialu sensacyjnego, ale przecież swego czasu bardzo popularnego, taka odpowiedź polska na Jamesa Bonda i nie chodzi o 07 Zgłoś się, chodzi o Życie na gorąco i przygody redaktora Maja, którego grał, zmarł zresztą w tym roku, Leszek Taleszyński. Co ciekawe, łącznik między Życiem na gorąco a Stawką większą niż życie jest całkiem oczywiste, bo i większość aktorów tutaj się przewija, wymienia, na przykład Stanisław Mikulski, świetny, niewinny J23, w Życiu na gorąco gra po prostu absolutne przeciwieństwo, bo w jednym odcinku gra po prostu no, kolaboranta drania. Natomiast mamy też Jana Kubuszewskiego, którego możemy zobaczyć w roli takiego nietypowego dla siebie roli Amanta, oczywiście gra czarny charakter, natomiast za oprawę muzyczną odpowiadała ta sama osoba w obu serialach, czyli Jerzy, też zmarł w tym roku, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, a reżyserem był jeden z dwóch reżyserów Stawki większej niż życie, czyli Andrzej Konic. W związku z tym jakby widać podobieństwa w tych serialach, natomiast Życie na gorąco nigdy nie zyskało takiego statusu kultowego dzieła, jakim jest Stawka większa niż życie. Niemniej jednak warto zobaczyć, jak miejscowość w Ameryce, wymyślona miejscowość w Ameryce, to tak naprawdę Pałac Scheiblera w Łodzi. A również warto pamiętać, że w Stawce większej, że nie w Stawce, tylko że w Pałacu Scheiblera chociażby odcinki do Komisarza Aleksa były realizowane, czy na przykład Marek Piestrak, który zrealizował horror polski, Powrót Wilczycy, i to jest faktycznie horror dla oglądającego tak naprawdę, także też warto o tym pamiętać, chociaż to też ciekawe, ponieważ Marek Piestrak popełnił dziejący się w Łodzi chociażby kryminał na podstawie Stanisława Lema, Śledztwo, który też warto zobaczyć, chociaż akurat w tym Pałacu Scheiblera realizowany nie był. Dzięki bardzo za przedstawienie tego iście filmowego planu, jak to się tutaj nam okazało w Łodzi, czyli Pałacu. A Boże, Pawle, przepraszam Cię bardzo, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj my tego gadamy o plenerach, a my zapomnieliśmy, że przecież w Pałacu Scheiblera, w Muzeum Kinematografii przede wszystkim jest fotoplastikon, jedyny oryginalny
niemiecki, bo niemiecki, z firmy Augusta Furmana, a jeden z 6 zachowanych na świecie fotoplastikonów, czyli Kaiser Panorama tak zwana, też filmowa, bo też chociażby w Wabanku wykorzystana, tylko że wtedy to akurat było w innym pałacu stojącym, to akurat było w Pałacu Poznańskiego, ale też w filmie Czerwone Węże, ale też w filmie Kanalia. Także, no, także też mamy zabytek natury technicznej, rarytasik, przy którym też odbywają się regularnie seanse. Dzięki bardzo dla wszystkich, którym spodobała się nasza krótka właściwie opowieść Krzysztofa o Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zapraszamy za obejrzenie aktualnych wystaw. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do przybliżenia tej filmowej Łodzi. Jeszcze raz Krzysztof, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dzięki. I tym razem gdzie nas Krzysztofie zabierzesz? O czym będziemy mówić? Tym razem, drogi Pawle i drodzy telewidzowie, którzy mamy nadzieję, że jeszcze nie mają wywołanego wodogłowia u nas przez nasze opowieści, ale dzisiaj dla odmiany przewrotnie. Filmy, których akcja dzieje się w Łodzi, a które nie do końca w Łodzi były kręcone na przykład i ktoś może sobie pomyśleć, fajnie ta Łódź na ekranie wygląda, albo paskudnie ta Łódź na ekranie wygląda, a tak naprawdę właśnie nie ogląda w ogóle Łodzi. No tak jak Łódź wielokrotnie grała inne miasta i czy to będzie, że grała Londyn, czy grała Berlin, czy grała Paryż, no to jest jedna rzecz. Oczywiście bardzo często grała międzywojenną Warszawę. Natomiast tutaj właśnie nieprzypadkowo też za moimi plecami mamy Warszawę, ponieważ często właściwie Warszawa przejmowała rolę Łodzi, czego przykładem chociażby jest film Generał Nil. Reżyser tego filmu, Ryszard Brylski, mówił, że to jest film, który faktycznie chciał, żeby był jak na tyle, na ile możliwe, realizowany w plenerach, naturalnych plenerach, gdzie generał Nil mieszkał, żył, czyli w miejscach w ogóle związanych właśnie z tytułem generałem Nilem. Natomiast, no właśnie, tak do końca się nie udało tego zrealizować. W Łodzi na ulicy Pruchnika mieszkał tuż po wojnie właśnie generał. Natomiast mimo, że trochę z zewnątrz, trochę z podwórka parę scen zrealizowano, to jednak jak oglądamy na ekranie takie wysokie rudery z pustymi, powybijanymi oknami, ktoś może powiedzieć, ale ta Łódź w ogóle, no faktycznie, wojna, idealne plenery wojenne, nie musieli nic robić. A tak naprawdę właśnie oglądamy Łodzi. My oglądamy Warszawę i ulicę Brzeską. Więc można powiedzieć taki czarny PR trochę dla naszego miasta, bo nawet jeszcze zanim rewitalizacja, a film jest z 2009 roku, zanim rewitalizacja dotarła jeszcze w tamte rejony, no to nawet na starych zdjęciach z Google Street View też nie widzimy aż takiego przerażającego obrazu, jaki oglądamy właśnie na ulicy Brzeskiej. No ale to taki przykład, gdzie jest troszkę w Łodzi faktycznie kręconej, ale jednak zdecydowanie większej w Warszawie, ale kompletnym przeciwieństwem właśnie jest już film Złoto Dezerterów, czyli film Janusza Majewskiego, kontynuacja no kultowej komedii i adaptacji zresztą książkowej CK Dezerterzy, filmu, który był zrealizowany w 1998 roku. Znowu na planie spotkali się Wiktor Zborowski, Marek Konrad oczywiście jak najbardziej, ale też pojawił się już Piotr Gąsowski, pojawił się ponownie Wojciech Pokora i tak jak na przykład Wojciech Pokora w pierwszej części jako von Nogaj był rewelacyjny, zabawny i aż się po prostu nie chciało, żeby schodził z ekranu, to z kolei no niewiele w zasadzie można powiedzieć tak miał do pogrania w tym Złocie Dezerterów. Zresztą film aż takim przebojem kinowym nie był. Pojawia się też Bogusław Linda, zresztą w latach 90. w ogóle Bogusław Linda chyba grał w każdym filmie, był takim Leonem Niemczykiem lat 90. można powiedzieć. Pojawia się w każdym filmie. Natomiast to jest film, którego akcja dzieje się początkowo w Krakowie, a potem akcja przenosi się do Łodzi, ponieważ cała fabuła dotyczy zdobycia złota z jednego z banków w Litzmannstadt, właśnie w Łodzi. Tylko, że my właśnie Łodzi nie oglądamy w tym filmie. Tak naprawdę nie było realizowane tam przez moment, można domniemywać, że może spotkanie, takie tajemne spotkanie pomiędzy Bogusławem Lindą a przedstawicielem Wehrmachtu odbywa się właśnie na peronie na Łodzi Fabrycznej. To jest jedyne, co ewentualnie można byłoby uznać, ale jest tak ciemno, że to nawet człowiek nie idzie rozpoznać, czy to jest ten plener, czy nie ten plener, więc można wszystkim wmówić, że tak, to było tam. Ale kiedy mamy przejazd przez miasto,
I mamy nawet napis, że Łódź, pojawia się Łódź. Absolutnie nie było to realizowane w Łodzi, tylko znowu kłania się nam warszawska Praga. I Praga, znowu Warszawa udaje tutaj klimaty naszego miasta. A trzecim takim filmem, który warto przytoczyć, który wielu kinemanów budzi takie troszkę skojarzenia właśnie, gdzie to było kręcone, czy to na pewno tu. I film, który bardzo, zresztą można powiedzieć, przysporzył wiele złej sławy Łodzi. To jest film Marka Koterskiego, więc w ogóle generalnie powinienem od tego zacząć. Marek Koterski, który przysporzył złej sławy poprzez swoje filmy Łodzi, ponieważ zawsze ją, znaczy bardzo często przedstawiał ją jako najgorsze miasto na ziemi. Zresztą właśnie w Nic śmiesznego pojawiają się takie sformułowania, że mieszkam w mieście, a jeszcze mieszkam w mieście, a które jedynym miejscu na ziemi, którego serdecznie nienawidzę, tak? Więc no to nie jest absolutnie pozytywny, aczkolwiek tutaj taki przypis można zrobić. Po wielu latach Marek Koterski podczas jednego ze spotkań na przystanku Woodstock, na Polar Rock Festival, bo to zmienił swoją nazwę, to powiedział, że tak naprawdę w zasadzie jego bohater był w takim momencie swojego życia, że nawet pod wieżą Eiffla by mu się nie podobało. W związku z tym, więc może ta Łódź po prostu była takim wyrazem, właśnie zwłaszcza ta Łódź lat 90. była takim wyrazem faktycznie takiego rozdroża i frustracji. No ale to możemy tak sobie gdybać, być może chodziło faktycznie o szczerą nienawiść. Natomiast tu znowu mamy takie sceny, na przykład jak Maluch, czy też Pomarańczowy trup, jak pada określenie w filmie, jest prowadzony przez Cezarego Pazurę przez ulicę, na skrzyżowaniu, bo mu po prostu wysiadł silnik i ktoś mógłby się zastanawiać, gdzie to w Łodzi było kręcone, prawda? No gdzie jest w Łodzi? No to właśnie nie jest w Łodzi, właśnie nie było realizowane w Łodzi. Chociaż trzeba przyznać, tak sprytnie wybrano lokację, że nawet przez moment może ktoś mógł podejrzewać, zaraz, przecież to Ulica Obywatelska się pojawia. No nie, to nie jest to Ulica Obywatelska, natomiast jest to Warszawa, a zdradzają to chociażby okoliczne samochody, które mają po prostu w większości rejestracje warszawskie. Podobnie rzecz ma się ze słynną budką, gdzie były wykonywane telefony, ponieważ tutaj też tak naprawdę jedni mieszkańcy łódzkiego Olechowa pamiętają, że tam stała ta budka, że to na pewno było tam realizowane, niedaleko zresztą dzisiejszego parku źródła Olechówki, ale też pojawiły się głosy, że to nie było, absolutnie nie było realizowane w Łodzi, akurat osiedle podobne, ale tak naprawdę jest to jedno z osiedli też warszawskich, bo tam ta scena miała się rozgrywać. Natomiast to są takie elementy dywagacyjne. Sam natomiast ten plan związany z prowadzeniem samochodu to jak najbardziej Łódź, to jest Warszawa, która udaje Łódź. Także znowu takie, można powiedzieć, przybicie szpili i obcym plenerem. Tutaj jeszcze można byłoby przywołać chociażby klimat, jeszcze jeden film, a mianowicie Cud Purymowy, gdzie wszyscy byli przekonani zawsze, że że akcja dzieje się w Łodzi, że oglądamy faktycznie osiedle na Wojska Polskie, przy Wojska Polskiego, przy koło ulicy Marynarskiej, że są te okolice, budynki socrealistyczne z lat 50., ale znowu my oglądamy tak naprawdę Warszawę. Izabela Cywińska, która realizowała ten serial, wykorzystała parę plenerów łódzkich, bo wykorzystała chociażby łódzką synagogę, no ale akurat mieszkanie głównych bohaterów w Łodzi się nie znajduje, to też oglądamy właśnie osiedle warszawskie. Dzięki bardzo. Myślę, że odczarowaliśmy trochę tych tajemnic filmowych, że nie zawsze oglądaliśmy Łódź w tych filmach. Szczególnie mam tu na myśli postać Adasia Miałczyńskiego, czyli sfrustrowanego, tak, klasycznego polskiego inteligenta, któremu wiele rzeczy się nie podobało, nie tylko w przypadku filmu Nic śmiesznego, ale także w klasycznym już Dniu Świra. No tam już mamy Warszawę. W Dniu Świra mamy już absolutnie Warszawę, także tu już... I też wcale ten obraz miejski nie jest lepszy, naprawdę. Też jest strasznie. Tak, to bierzemy pod naszą oczywiście obronę. Krzysztof, bardzo serdecznie dziękuję za to dziękuję spotkanie. Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam.